Siemano, z tej strony Mściciel. Witam Was w pierwszym odcinku poradników dotyczących ochrony, czy to w sieci, czy w systemie. Dzisiaj pokażę Wam, jak sprawdzić, czy jesteśmy szpiegowani lub mamy jakiś podsłuch w komputerze. Pierwsze, co zrobimy, to naciśniemy kombinację klawiszy Windows i R. Wtedy pokaże nam się okienko uruchamianie, czyli takie okienko. Wpisujemy tutaj CMD i wtedy nam się pojawia okienko wiersza polecenia. Dalej wpisujemy komendę netstat spacja myślnik ano. Wciskujemy Enter i teraz tak. Idziemy na górę i jak widzicie, tutaj są różne, jakby to można było określić, adresy. Tutaj local address, foreign address, state. State jest najważniejszy, ponieważ określa, czy jesteśmy podsłuchiwani. Ogólnie to są adresy, które do nas, który do komputera jest podłączone jakaś aplikacja. Może nie najlepiej to wytłumaczyłem, ale dalej zobaczycie, jak to, co jest. Interesuje nas state, czyli mamy tutaj state listening. Najważniejsze są te listening. Jeżeli w tym state mamy nasłuchiwanie i mamy tutaj pomiędzy tych zer jakiś nieznajomy adres, to wtedy można powiedzieć, że mamy wirusa typu Trojan, Keylogger, czy Backdoor, czy jakieś inne świństwo w komputerze. I najlepiej byłoby też zainstalować ochronę antywirusową, bądź też można by było w menedżer zadań i zakończyć zadanie. Wtedy jesteśmy wolni od jakichkolwiek wirusów czy innych zagrożeń. Trzeba się kategorycznie, obowiązkowo opatrzeć w jakiś dobry antywirus, żeby mógł doszczętnie i dogłębnie zeskanować komputer w poszukiwaniu zagrożenia i wtedy usunąć go raz na zawsze. No i dobra. Myślę, że już opowiedziałem Wam o wszystkim. Nie musicie się martwić, jeżeli tu będzie establish i tutaj jakiś kod. Po prostu to jest niegroźne pliki exe włączone bądź też wyłączone. Ogólnie to są programy exe, które nie robią szkód na komputerze. Jeszcze zapomniałem wspomnieć o kodach PID. To oznaczają, że dany program exe właśnie posiada taki PID, żeby móc go jakokolwiek rozpoznać. Na przykład, jeżeli będzie PID dla przykładu 5, 1, 2, 0 i akurat będzie tutaj jakiś nieznajomy adres i będzie w tym stanie listening, no to będziemy mogli go poprzez antywirusa albo przez menedżer zadań go wykryć i usunąć. No i dobra. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. To już było wszystko, co Wam tutaj pokazałem. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i co najważniejsze, kliknijcie w dzwoneczek, by być bardziej na bieżąco z moimi filmami. Trzymajcie się, ja jestem Mściciel i do widzenia.